Nawet w knajpie palić nie można, co za syf. Europa, tato! Europa! Gówno nie Europa. Nie mów tak. Nie jesteśmy sami. To niech tamci będą cicho, cholera jasna. Zajęli mój ulubiony stolik, że hałasują. Jakoś dziwnie mówią. To chyba obcokrajowcy. Przez tą głupią prezydencję, przez to durne euro nazjeżdżało się dziwaków z całego świata, pederastów. Nigdzie ich nie chcą, to do nas poprzyjeżdżali zboczeńcy. Nie przesadzaj, tato. Ta, lepiej uważaj na portfel. To chyba są Francuzi. Żabojady pieprzone, bociany kuźwa. Żeby ślimaka zjeść, to trzeba mieć nierówno pod sufitem. A jak nas Hitler napadał, to siedzieli na dupach i w karty grali pedryńskie bagietki. Nie, to mogą być Czesi. No, pepiczki durne, bojące dupy wołowe. A. Wiesz, czemu w Czechach nie było partyzantki? Dlaczego? Bo się Niemcy nie zgodzili. Własną matkę by przehandlowali, żeby koło siedzieć w knajpach, chlać to piwsko i żreć te pieprzone knedliczki. Nie, to Czesi albo Rosjanie. Kacapy durne, ruskie głupie. Znajdzie banana, to ze skórą zeżre. Myślą jełopy kartoflane, że są nie wiadomo jakie imperium, a widelca nie umieją zrobić, żeby się od razu nie zgął, jak się go w kotleta wbije. Nie, to Niemcy. Heil Hitler! Cicho! Albo Włosi. Leniwe brudasy. A może Szwedzi? Tępe blondynowe kloce. Albo tak bardziej Szwajcarzy. Na żydowskim złocie żeście się wzbogacili. No właśnie, bo to może są Żydzi. Cała Polska was się wstydzi. Nie, to musi być ktoś z Paragwaju. Skąd? Z Paragwaju. Chamy paragwajskie! A nie, nie! To Polacy! Nasi! Tylko nawaleni jak Messerschmitty! Nasi! Polacy! Dajcie pyska, rodacy! Patrz, Maniuś! Jacy waleczni! Pozdrawiam was, rycerze niepokalanej! Pozdrawiam was!